Dany jest trapez w układzie współrzędnych i chcemy obliczyć pole jego powierzchni tylko na podstawie tego wykresu. Jak zwykle, zatrzymajcie ten film i sprawdźcie najpierw, czy potraficie obliczyć to sami. No dobra. Najpierw wzór na obliczanie pola powierzchni trapezu. Są na Khan Academy filmy z wyprowadzeniem tego wzoru. Pole powierzchni trapezu to średnia z długości podstaw, nazwijmy je b1 i b2, razy wysokość. Zastanówmy się w takim razie, gdzie są podstawy i który odcinek to wysokość. Podstawa B1 to może być odcinek Cl, zaznaczmy go na różowo. W takim przypadku podstawa B2 to odcinek OW, a wysokość oznaczona jako H to odcinek WN. Został już odpowiednio oznaczony, widać, że przecina podstawę Cl pod kątem prostym. W takim razie, gdybyśmy znali długości tych wszystkich odcinków, to z łatwością obliczylibyśmy pole powierzchni trapezu. Jeszcze raz przypomnę, że jeżeli nie znacie tego wzoru na pole powierzchni trapezu, to przeszukajcie portal Khan Academy. Jest parę filmów na ten temat z wytłumaczeniem, skąd wziął się ten wzór. Wystarczy podzielić trapez na dwa trójkąty i prostokąt i wszystko staje się jasne. Chociaż można też inaczej. W tych filmach wszystko jest wyjaśnione szczegółowo. Wracamy do zadania. Pierwsze pytanie, ile wynosi długość podstawy B1? B1 to długość odcinka CL. Znamy współrzędne końców odcinka CL. Możemy zatem zastosować wzór na długość odcinka w układzie współrzędnych na podstawie znajomości współrzędnych końców tego odcinka. Ale możemy też powiedzieć, że taki wzór to zastosowanie praktyczne twierdzenia Pitagorasa. Czyli długość CL. To dodatni pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów różnic współrzędnych x i y punktów C i L. To jest różnica współrzędnych x tych punktów. Różnica ta wynosi od minus 4 do plus 8 ze zmianą położenia od punktu C do punktu L. Różnica w kierunku x wynosi zatem 8 minus minus 4, to się równa 12. Różnica współrzędnych w kierunku y to 5. Odjąć minus 1. Równa się 6. Można też to policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Długość odcinka CL, którą właśnie wyznaczamy, to przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długości 12 i 6. Czyli stwierdzenia Pitagorasa ta długość to dodatni pierwiastek kwadratowy z różnicy współrzędnych w kierunku x do kwadratu, 12 do kwadratu, Plus różnica współrzędnych w kierunku y do kwadratu, czyli plus 6 do kwadratu. To się równa pierwiastek ze 144 plus 36. Równa się pierwiastek ze 180. 180 to 36 razy 5, czyli to się równa 6 pierwiastków z 5. Teraz wyznaczmy długość drugiej podstawy, b2. b2 równa się pierwiastek kwadratowy. Z sumy kwadratów różnic współrzędnych x i y. Możemy narysować trójkąt prostokątny, pomocny przy obliczeniach, w ten sposób. zmiana współrzędnej x to różnica pomiędzy minus 2 i plus 4, czyli delta x równa się 6, różnica współrzędnych Y to różnica pomiędzy 5 i 8. Czyli delta y równa się 3. I na podstawie twierdzenia Pitagorasa, żeby wyznaczyć długość przeciwprostokątnej, obliczamy pierwiastek kwadratowy z delta x kwadrat, czyli 6 do kwadratu, plus delta y kwadrat, czyli plus 3 do kwadratu. To się równa 36 plus 9, czyli 45. Pierwiastek kwadratowy z 45. 45 to 9 razy 5, czyli to się równa 3 pierwiastki z 5. I została do wyznaczenia długość wysokości h, jaka jest długość odcinka Wn. Różnica współrzędnych x. Przemieszczamy się od x równego 4 do x równego 6. Czysto numerycznie, to by była współrzędna punktu końcowego, x równa 6, minus współrzędna x punktu początkowego, czyli 4. 6 minus 4 równa się 2. Ale widać to też na rysunku. To długość tego odcinka. h równa się pierwiastek kwadratowy z kwadratu różnicy współrzędnych x, punktów w i n, plus kwadrat różnicy współrzędnych y, zmiana współrzędnych y to minus 4. Znaki nie mają tu aż takiego znaczenia, bo minus 4 podniesione do kwadratu to 16, tak samo jak 4 podniesione do kwadratu. To się równa pod pierwiastkiem 4 plus 16, to się równa pierwiastek kwadratowy z 20. To się równa pierwiastek kwadratowy z 4 razy 5 to się równa 2 pierwiastki kwadratowe z 5. Wszędzie mamy pierwiastek kwadratowy z 5. Ciekawe, czy to przypadek. I teraz możemy te wartości podstawić do pierwotnego wyrażenia, do wzoru na pole powierzchni trapezu. Pole powierzchni trapezu równa się 1 druga razy 6 pierwiastków z 5 plus 3 pierwiastki z 5, zamykamy nawias. Razy 2 pierwiastki z 5. Zobaczmy, czy da się to jakoś uprościć. 6 pierwiastków z 5 i 3 pierwiastki z 5 to 9 pierwiastków z 5. 1, 2 razy 2 to 1. Zostaje 9 pierwiastków z 5 razy pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5, czyli to się równa 9 razy 5, a to się równa 45 jednostek kwadratowych albo jednostek długości do kwadratu.